Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak działa modyfikator Mesh Deform. Jest to modyfikator, którego działanie jest wbrew pozorom bardzo proste, ale on jest dosyć szczególny. Z tego tytułu, że można czasami nie ustawić prawidłowo tych wejściowych rzeczy i dzięki temu modyfikator później nie działa. Dlatego może wydawać się lekko nieużyteczny. Zasadniczym celem działania tego modyfikatora jest stworzenie możliwości edycji jednego obiektu poprzez drugi obiekt. Troszkę tak jak to jest w przypadku Lattice. W tym momencie, jak działa Lattice, odsyłam do swojego innego tutoriala. Natomiast Lattice jest siatką, która ma początkowy kształt taki jak cube. No i ten cube siatkowy nie zawsze jest odpowiedni do deformacji naszego obiektu. Na przykład w kształcie litery T jest obiekt, no to ta siatka nie jest w zasadzie najlepszym odwzorowaniem takiego kształtu. Co więcej, jeżeli chciałbym mieć deformację w kształcie litery T na obiekcie, który jest zwykłym cubem albo taką sferą, wtedy też siatka nie będzie najlepsza. Trzeba by jakoś bardzo dziwnie deformować i nie byłaby to najbardziej optymalna opcja. Dlatego istnieje możliwość wpływania kształtem obiektu na inny obiekt. No i to jest właśnie modyfikator, który nazywa się Mesh Deform, tajemniczo. Teraz pokażę, jak można go ustawić. Otóż mam tutaj Icosphere wstawiony do sceny. Dodam do tego Icosphere modyfikator Subsurf na poziomie 2. Ten modyfikator niech zostanie. Natomiast mam także obok tej kuli na scenie cube'a. I ten cube będzie moją bryłą wpływającą na zachowanie się kuli. No i teraz ktoś mógł pomyśleć, że okej, skoro cube będzie modyfikował zachowanie kuli, to na początku go sobie przetnę, subdivide na przykład raz, w porządku. I teraz trzeba w kuli dodać modyfikator mesh deform. I to jest zły sposób. Już mówię dlaczego. Otóż standardowo ten modyfikator wymaga podania obiektu, który będzie deformował kulę. No jeżeli taki obiekt podam, powinienem związać sobie ten obiekt z moją kulą za pomocą przycisku o nazwie bind. No i teraz tak, mam tutaj precyzję 3. Większa precyzja oznacza większą precyzję łączenia pomiędzy sobą wirtualnych wierzchołków, czy takich jakby określenia wag wpływu wierzchołków z cube'a na wierzchołki z kuli. No ale w tym momencie nacisnę bind. I teraz, jeżeli zrobię cokolwiek z tym cube'em, przesunę, przekręcę, to widać, że nic się nie dzieje. Jeżeli zrobię to samo w trybie edycji, jest tak samo, jest zwała, po prostu nic nie działa. No i można nabrać przekonania, że ten modyfikator jest do niczego, bo po prostu nie daje spodziewanych wyników. A chodzi tu o to, że tak naprawdę, aby ten modyfikator działał, to cube musi być ustawiony w tym miejscu, gdzie stoi kula. Ta bryła, która ma modyfikować mój obiekt, musi ten obiekt pokrywać, też musi go zawierać w sobie. A więc teraz kliknę w kulę, odwiążę za pomocą unbind jeszcze raz ten swój cube. No i teraz wcisnę bind jeszcze raz. Jeżeli teraz wejdę do trybu edycji w moim cubie, to mogę spróbować go zmodyfikować i widzę, że modyfikacja pociąga za sobą również deformację kuli. W tym momencie taki cube działa, a więc mogę go odsunąć, sprawdzić, czy zadziała to również poza. I jak widać, teraz istnieje między tymi obiektami tajemniczy związek. Jest to właśnie modyfikacja wymuszana poprzez obiekt taki jak zwykły kawałek klocka. No i teraz mogę kombinować różne rzeczy, różne deformacje, na przykład coś takiego mogę próbować robić. Mogę tą kulę maltretować na rozmaite sposoby. Jest to naprawdę program dla sadystów, ten Blender. W każdym razie tego typu modyfikacje zrobione za pomocą cube'a pozwalają mi ładnie bardzo wymodelować powierzchnię mojej kuli. A co ważniejsze, powierzchnia tej kuli tak naprawdę jest nadal okrągła. Jest to zwykła kula bez żadnych jakby cudów dodanych do niej. A mimo to jej kształt się zmienia. Co ciekawe, można także użyć tego modyfikatora w ten sposób, żeby on działał na wynikowym działaniu modyfikatorów już dodanych. W chwili obecnej ten modyfikator działa w taki sposób, że modyfikuje mi tylko tą gęstą siatkę, znaczy tą właśnie rzadką siatkę, którą mam teraz widoczną w trybie edycji. Nie jest modyfikowana ta siatka, która nałożona została przez modyfikator Subsurf. Aby udowodnić, że tak jest, spróbujmy zrobić Apply. No jak widać, nie za bardzo ten dowód mi wyszedł, ponieważ dostałem dokładnie to samo. W każdym razie, bez ściemniania, mogę powiedzieć tylko tyle, że w przypadku, gdy binduję jakiś obiekt do modyfikacji mojej bryły, to wtedy jest ważna opcja Dynamic. Ta opcja określa, że wszystkie modyfikatory działające poprzednio na obiekt będą brane pod uwagę. No i w tym momencie nie miałem tej opcji włączonej, a mimo to Subsurf, jak widać, doskonale zadziałał. Możemy wcisnąć Dynamic, przesunąć troszeczkę ten mesh, żeby jednak to moją kulę obejmował swoją objętością i zrobić opcję Bind. Teraz zobaczymy, co z tego wyszło. Kula na razie jest okrągła, natomiast moja bryła teraz w fantazyjnym swoim kształcie
może pozwalać na deformację. Widać, że jakieś tam się powolutku robią. Ok, bardzo takie są sztywne i tak dalej. Widać, mogę po prostu rozerwać całą kulę jakby. No i to jest to działanie, które pochodzi już z prawdziwej siatki, tak naprawdę. Takie bardzo sztywne deformacje, które wprowadzam, które zaburzają kształt mojego mesza. Myślę, że to jest właśnie opcja Dynamic, której efektem ubocznym jest właśnie to, że powstają takie dziwne zręby tutaj. Jeżeli dodam subsurf, to dostanę oczywiście ładne wygładzenie. Co więcej, jest jak we wszystkich w zasadzie modyfikatorach możliwość pomalowania wag wierzchołków, aby określić wpływ działania tego modyfikatora na moją kulę. Weźmy, namalujmy troszeczkę. Tutaj powiedzmy sobie, że ten wpływ będzie większy w tym miejscu. Ok, jakąś tą szczelinkę bym w ten sposób mógł troszeczkę uwypuklić. No i teraz, jeżeli do modyfikatora dodam polecenie Grow, w tym momencie ono powoduje, że w pewnym miejscu ten modyfikator działa, w innym działa słabiej. Słabo widać ten efekt. Jeżeli wezmę opcję Invert, to wtedy zaznaczone obszary będą równe 0, natomiast wszystkie pozostałe będą deformowane maksymalnie. No i to powoduje, że deformacje, które otrzymuję, nie są takie, powiedzmy sobie, jednolite. Nie są takie po prostu jak zbyt mocno widoczne. Całkiem fajna rzecz. Trzeba przyznać, że tutaj jest spore pole do, że tak powiem, manipulacji, do testów. Dzięki temu można uzyskać całkiem fajne rezultaty, po prostu przez to, że obiekt będzie jakoś tam deformowany i nasz wynikowy obiekt nadal pozostanie idealnie gładką kulką, w trybie edycji oczywiście. Widać też, że jeżeli przesunę teraz w trybie normalnym mój obiekt, to on jednak na tą kulkę wpływa, a więc ważne jest jego położenie względem obiektu. I mogę dzięki temu również uzyskać jakieś deformacje, które normalnie byłyby chyba trudne do wymodelowania. No, to się oczywiście szczególnie przydaje przy animacji. Jakichś takich dziwnych powierzchni, które żyją, które się zmieniają i tak dalej. No, ale o tym może powiemy sobie w przyszłości. Także dziękuję za uwagę. To jest chyba wszystko, co o tym modyfikatorze można na razie powiedzieć. Więc do zobaczenia następnym razem.